jak relacje trenera z Arturem? Bo tutaj się siłą rzeczy musicie mijać na sali, że tak powiem. No mi... No moje relacje z Arturem były zawsze trener, zawodnik i tyle. A to, że Artur był moment, że się mocno obraził, teraz już nie jest obrażony. Ale jako tak, nigdy nie było konfliktów między mną a Arturem, aczkolwiek to, że on nie jest dalej w boksie, to, że nie kontynuuje kariery amatorskiej, czy nawet jak teraz już można to łączyć z zawodowcem, to trochę mnie boli. Jestem i się z tym nie godzę, że on dzisiaj sobie bierze jakiegoś tam dzieciaka, nie wiem skąd on jest nawet, no ale ten i na tym zarabia pieniądze. Z drugiej strony nie mam moralnego prawa, w ogóle nie ma żadnego prawa zabronić Arturowi zarabiać pieniądze. Nie mam, bo to chce pieniądze, niech sobie zarabia, nie okrada ludzi, zarabia i fajnie. Ale to się nijak nie ma do boksu, to się nijak nie ma, niech on pokona 500 tych w Afrykach, ale to mu nie da przepustki na Igrzyska Olimpijskie. 100 nie zostanie przez coś takiego mistrzem olimpijskim. Chyba, że MMA czy friki jakieś tam będą na olimpiadzie, bo do tego dochodzi, że boksu wyrzucić, a jakieś tam inne dyscypliny, które niewiele mają ze sportem wspólnego, wchodzą na rynek olimpijski. I oto jestem zły na Artura, że jednak nie kontynuuje tej prawdziwej sportowej przygody życiowej, jaką miał zamiar to robić od samego początku, bo każdy, kto przychodzi na salę, ma tam gdzieś w jakiejś głowie być mistrzem świata, być mistrzem olimpijskim, być mistrzem Europy, nie? A dzisiaj, jak słyszymy, 500 tysięcy, 300 tysięcy, 100 tysięcy, milion, 2 miliony, a nie ma gdzieś tam tytuł mistrz od tego, nie? I nie godzę się z tym. A może Artur, który miał bardzo duże ambicje sportowe i dalej ma, wygra kilka walk w MMA, zbuduje się na nowo psychicznie, bo widać, że on odżył, jednak wróci do tego boksu. Nie wierzę. No, notabene już mu szykują kolejne walki, bo wisi walka w powietrzu z Arkiem Wrzoskiem. Nie wiem, czy trener pewnie Arka z racji Legii zna, prawda? Arka Wrzoska, tego kickboksera. Ale w jakiej dyscyplinie? W jakiej... MMA, w KSW. Ja wiem, czy na pół minuty się będzie opłacało przygotować do czegokolwiek. Na pół minuty? Tak. Dla kogo? Normalne. No jestem ciekaw, dopytam, widzowie pewnie też. Jeżeli to ma być formuła K1 czy kickboks, Artur Wrzosek kopie kilka ładnych lat. Tak. A Artur ma problem z podniesieniem nogi, nie? To nie oszukujmy się. No. Powiem tak, była swego czasu walka Parcheta, którego pozdrawiam, z Rafałem Jackiewiczem. Ja, Rafał Jackiewicz, mistrz Europy. Były świetny kickboxer. Nie kopał kilka lat. Co z niego zrobił Parcheta? Pamiętam. Zrobił z niego kotleta. Naprawdę. I to będzie to samo. To nie jest tak, że się wyjdzie bokser do świetnego kickboxera i wygra. Musiałby mieć wybitne nogi, a kickboxer to musiałby być jakiś tam, powiedzmy, kotlet, który nie za bardzo mu wychodzi w kickboxingu. Przy sztukach walki, czy K1, gdzie się używa nóg i to robi zawodnik naprawdę na poziomie, to bokser nie ma najmniejszych szans.